Już w tę niedzielę kolejny Międzynarodowy Dzień Kawy. Z tej okazji odwiedzamy palarnię tego napoju w samym sercu Wrocławia. Zajmował się nie tylko parzeniem kawy, a i paleniem kawy. No i właśnie od tego czasu, jak otworzyliśmy lokal, zajmuję się wypalaniem kawy u siebie w lokalu i dla innych kawiarni. No, palenie kawy jest taki proces, gdzie bierzesz zieloną kawę i musisz dać jej energię. Żeby ona dostała 200, powyżej 200 stopni. To jest taki skomplikowany proces, dlatego że ciężko się nauczyć się temu. Nikt tak dokładnie temu nie uczy, nie ma żadnych szkół, instytutów. A naszą kawę wyróżnia to, że bardzo lubimy taką zbalansowaną kawę, która ma w siebie i słodkość, i gorzycz, i kwasność. We wrześniu właściciel wrocławskiej kawiarni zdobył drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie palenia kawy. Czy klienci czują różnicę w piciu palonej kawy od zwykłej? Jestem koneserem kawy i z pewnością czuję różnicę między kawą paloną i zwykłą, a już na pewno kawą rozpuszczalną. Więc odkąd odkryłam tą palarnię, tylko tutaj udaje się na jakiś lunch break, więc na pewno polecam. Kawa czy piniowa, czy czarna, są smaki przepalane, są w ogóle esencje, czy aromaty różnych owoców, kwiatowe kawy. Także tutaj, jeżeli ktoś uwielbia kawę, to nie znam lepszego miejsca w całym Wrocławiu. Kawa rozpuszczalna to śmierć. Kawę trzeba pić odpowiedniej jakości. Właśnie kawa palona podkreśla nam tutaj wszystkie swoje smaki i walory. Kawa palona ma 10 zdrowotnych właściwości, między innymi obniża stres i zmniejsza ryzyko depresji. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.